Sławek, debiut, jeżeli chodzi o duży ekran? To pierwszy raz debiut oczywiście, aczkolwiek jakieś drobniutkie epizody, ale to bardziej było w jakichś spamach czy tam dalej, nie wiem, marketingowych akcjach klubowych, ale... A, no takie rzeczy, okej. Okay. Ale nie w takim filmie poważnym. Opowiadaj o swojej postaci. No cóż, no stricte rola piłkarska, to zupełnie czasami improwizacja duża, bo sam reżyser mówił, że zachowujcie się praktycznie tak jak normalnie, ale my od początku widzimy, słuchaj, my nie jesteśmy aktorami, też czasami nam jest trudno wcielić się w rolę aktorstwa, no, nigdy tego nie trenowaliśmy, nie byliśmy w tej szkole aktorstwa, po prostu odegramy ci role takie boiskowe, to co możemy tylko od siebie dać właśnie stricte, wiemy jak to bywa w szatni, jak piłkarze się przygotowują do meczu i to co jest na boisku, aczkolwiek też nie było łatwe, bo statyści na boisku nie prezentowali poziomu takiego ligowego, agresywności. No więc właśnie, że, więc tutaj reżyseria, tak, i aktorstwo, z którym ty nie miałeś do czynienia, ale z drugiej strony ty mogłeś uczyć ich, jak się ludzie zachowują i na boisku, i poza boiskiem, tak? Dokładnie. No bo jakby jesteś tutaj wiedza taka z szatni, wieka przenoszona później na boisko i ta adrenalina, którą mieliśmy podnieść. No i taka autentyczność, że no, naprawdę film, jest to film trochę sportowy, jest to film o piłce nożnej. No o sporcie, o twoim, no, wiesz, jakby no, zawodzie, sport, można tak powiedzieć, tak? Od czasów, nie wiem, piłkarskiego chyba pokera. No później był film niedawno o Kazimierzu Dejna, ale to jest zupełnie inny ale film. Ale to tam chodziło o układy. Dokładnie, piłkarski poker to były układy, tak? Machloje pokazane, a tutaj mocny film. Też. Ja muszę przyznać jeszcze, że nie widziałem tego filmu. Więc no chyba mało osób widziało. Nie? Całego nie wiem, jak to się będzie sceny rozgrywały, więc swoje, wydaje mi się, fajne są zmontowane i nagrane. Mieliśmy problemy, bo dron został piłką strącony, więc czekaliśmy na drugiego drona, więc... Najtrudniejsza scena dla ciebie, powiedz. Co, tak... Generalnie wszystko ani było mega trudne, ani mega łatwe. No, chciałem po prostu sobie naturalnym być i w szatni, i na boisku. Nic jakiegoś ponad zagrałeś siebie po prostu, no, tak? Po prostu, tak chciałem to zrobić. No, nie chciałem grać jakiegoś wielkiego aktora, bo nigdy nim byłem, nie będę. Zapytam cię teraz, bo... Duże, fajne igrzyska za chwilę piłkarskie. Mistrzostwa Europy. No właśnie, powiedz mi, jak oceniasz naszą reprezentację, no, jak myślisz, co, wierzę, jak że im się tym razem, wiesz? Będzie na pewno lepiej niż w Rosji. No tam jednak nie, kompletnie zespół wyszedł średnio przygotowany i zawiódł nasz kraj. I przede wszystkim siebie tam zawiedliśmy, no. Nie taki był cel tam. Taka niby paka była, nie? A trochę. Ale zabrakło formy kluczowych piłkarzy jednak na tym ważnym turnieju, a tam poziom mistrzostw świata był o wiele wyższy niż Euro. Ale wierzę, że sobie poradzimy, tak jak we Francji 4 lata temu i Polska w Euro tutaj, w którym jest rozległy na całą Europę, dobrze sobie poradzi. No ja już w roli eksperta tylko. Rozumiem. Dziękuję ale bardzo. Ale trzymam kciuki, jak każdy. Dzięki bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo.